Następna stacja Bemowo. Oraz jak zmieni się komunikacja po otwarciu metra? Czy koło miłośników metra na Politechnice? Oraz wakacyjne zmiany w komunikacji i ZDM z również wakacyjną ofensywą remontową. O tym nie tylko. 3 lipca w niedzielę. W mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i Jamal Znosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Widzimy się, jednak ostatni materiał nie był ostatni, chociaż ostatni film był 2 tygodnie temu. Dlatego dzisiaj dosyć dużo materiału przed nami, ale jak zawsze zacznijmy sobie od awarii wind na stacjach metra, które tutaj sytuacja się dosyć mocno polepszyła, bo aż 5 wind nie działa. No i tak, ratusz Arsenał, to już nie będę pokazywać, gdzie on jest, bo cały czas tam są remonty, chociaż w sumie szybko na mapie mogę pokazać, że ratusz Arsenał się znajduje tutaj. I tak pewnie mało co widzieć na tej mapie. To tego poprzelecę już dalej, że mamy Stokłosy, Wierzbno, Wilanowska i Ursynów, tam są prace modernizacyjne. Następnie mamy kolejne informacje, dzisiaj tego szybko, bo dużo informacji. A mianowicie wszyscy się o tym rozpisali, w sumie ja też nagrywam nawet na żywo, a później z Cykutem była konferencja jeszcze. Nie było jeszcze recenzji mojej, ale tak, metro Bemowo zostało otwarte. Dużo osób nie dowierzało, przyznawać się w komentarzach, kto z Was nie wierzył, że otworzą to 30 czerwca. Jednak udało się otworzyć około godziny 16.30 czerwca, dokładnie o 16.09 dostali pozwolenie. Przynajmniej Rafał Trzaskowski o tym powiedział 16.09, z czego później około tam 16.20 zeszliśmy faktycznie z dziennikarzami na dół i zobaczyliśmy, jak wyglądają nowe stacje metra. Jak wyglądają? Jakie są opinie? No to możecie zobaczyć w ostatnich filmach na moim kanale, czy ogólnie z różnych portali. Moja skromna opinia jest taka, że trochę ciemno tam jest, zwłaszcza na Bemowie. Na dole jak się zejdzie, a na górze z kolei taki trochę dosyć mocny przesyp tego pomarańczu. Ale to taka moja opinia, na szybko, ale więcej jeszcze opowiem później. Ale fakt faktem zostało otwarte, więc trzeba się cieszyć, dla mnie to dosyć duża zmiana. Będę mógł szybciej dojeżdżać do budowy metra na Karolinie, wtedy najprawdopodobniej po wakacjach się rozpocznie. Jednakże to nie zmienia faktu, że te dwie stacje metra i tak mi są mimo wszystko nie po drodze w takim codziennym użytkowaniu, bardziej tam będę jeździć, żeby się ochłodzić. Kto był na stacji metra w dniu otwarcia, to wie, co chodzi. Ale lecimy dalej, bo mamy jeszcze metro Bemowo, po raz kolejny informacje od transportu publicznego, a tutaj ciekawostki. Czyli na drugiej linii mnie pojadą o 3 pociągi więcej. Tutaj tak dosyć ciekawe informacje. Znane są już założenia nowego rozkładu jazdy. Do obsługi 2 linii metra w normalny dzień roboczy potrzebne jest 57 pociągów w ruchu. W sumie spółka ma 75 takich pojazdów. Na drugiej linii metra liczba wzrośnie z 18 do 21 pociągów. Czyli najprawdopodobniej jak otworzą brudno również o 3 pociągi więcej. Chociaż nie, tam pewnie będą 4, bo tam jednak jest trochę dłuższy odcinek. Ale takie ciekawostki. Lecimy dalej. Tutaj tam bodaj o pozwoleniach. Metro również pisze o tym, że faktycznie zostało otwarte. Tu wam pokażę jedno zdjęcie. Tutaj zresztą na miniaturce mamy tutaj właśnie pierwszy zjazd Rafała Trzaskowskiego. Pierwszy na stacji metra Bemowo. No wcześniej już był tutaj oczywiście na tej stacji, jak był przejazd techniczny. Ale nie to chciałem wam pokazać. Chciałem wam pokazać dokładnie tutaj nieprzyczajonego. Tutaj akurat nagrywaliśmy i była taka akcja. Ciekawe przejście. Ale tak, dosyć ciekawa konferencja i no trochę dziwnie z tym wyszło. Po pierwsze późno, w środku tygodnia i do samego końca właściwie nie wiedzieliśmy, czy otworzą. No ale otworzyli, więc również ZTM o tym napisał. Czy ktoś jeszcze? Tak, jeszcze transport publiczny z zdjęciami, jak to wszystko wyglądało. Tutaj też gdzieś jest na zdjęciach. No ale przejdźmy do najciekawszej rzeczy, bo metro Bemowo to każdy, kto jest w Warszawie i ma kartę miejską, to pewnie już zobaczył. A jak nie, to zobaczy pewnie w poniedziałek. Natomiast przejdźmy do konkretów. Metro łącznik z dworcem
Śródmieście, bezpośrednio na peronie stacji metra Centrum. I to jest według mnie bardzo dobra nowina i zobaczmy sobie, jak wyglądają te modele. Tutaj oczywiście są analizy, PKP i tak dalej, metra, Warszawy i w ogóle, ale przejdźmy do tego, co jest ciekawe, czyli po pierwsze, mamy schemat w ogóle całej stacji, więc możecie zobaczyć, co tam się ukrywa ze wszystkimi miejscami i pomieszczeniach. Ale nie o tym teraz chciałem z wami mówić, bo chciałem wam pokazać ten łącznik. Jak widzicie, tutaj ten obrys w tym i w tym rejonie to jest właśnie tunel średnicowy. I jak możecie domyślać, no tam trochę pociągów jeździ. Tam trochę torów jest i to jest na wysokości tutaj właśnie poziomu minus 1 na stacji metra, dlatego również tego poziomu zbytnio nie ma. Dlatego on tutaj się tak na takiej wysokości znajduje. I dlaczego jest tunel z łącznikiem? Dlatego, ponieważ ten tunel, łącznik pomiędzy Śródmieściem a linią średnicową, musi ominąć tunel średnicowy. A po drodze jest jeszcze tunel metra, który jest jeszcze niżej, więc jakby tutaj dużo jest problemów i komplikacji. Tutaj jest jeden projekt, jak widzicie, zakłada wejście na tego łącznika za schodami ruchomymi na patelnię. Następnie wejście do góry, przejście nad tunelem metra, zejście na dół i później przejście pod tunelem linii średnicowej, już bezpośrednie wejście na Warszawę Śródmieście. Tutaj z drugiej strony sobie też szeroko po prostu jest przejście do Śródmieścia. No i przy Śródmieściu oczywiście są też schody do góry. Tutaj mamy mniej więcej schemat, jak to wygląda, przy okazji wentylatornia stacyjna. Jak widzicie, tutaj jest ten tunel szlakowy metra, tunel średnicowy. Tutaj lepiej to jest zobrazowane, możecie to trochę lepiej zrozumieć. No i właśnie byłoby tutaj to podejście do góry, przejście na tunel metra, zejście na dół i wejście do Warszawy Śródmieście. Tutaj jest bezpośredni z kolei drugi łącznik. No i tu jest cała patelnia, z tym, że patelnia trochę zmieni wygląd po przebudowie linii średnicowej. Tu przy okazji jest taki otwór, prawdopodobnie to będzie albo winda na sam dół, coś tam mówili właśnie, że chyba by zrobili windę do właśnie tego łącznika z patelni bezpośrednio. No ciekawie by to było. To jeszcze podgląd z drugiej perspektywy, jak to by wyglądało. No dosyć ciekawie. Te schody ruchome bardzo mi się podobają. Zwykłe schody ruchome i również winda, więc na bogato i tak to powinno wyglądać, czyli powinno być tego dużo. Też zwróćcie uwagę, że tutaj widzimy dokładnie, jakie tutaj są ściany dookoła stacji metra i to dosyć jest problematyczne, jeżeli chodzi o samą stację Centrum, ponieważ musi być dosyć mocno rozkopana, a oczywiście to nie jest nigdy coś dobrego dla starych obiektów. Dalej to mamy przejście i jeszcze mamy wariant tutaj 3B, gdzie byłoby wejście bezpośrednio przy schodach ruchomych na patelnię. To jest według mnie trochę lepsze chyba podejście, bo tutaj jest dużo miejsca, chociaż więcej by się kotowało w jednym miejscu, ale jest to bardziej po środku stacji i nie byłoby tak jak na Świętokrzyskiej, że wszyscy brną do jednego krańca. Tu byłoby bardziej po środku i to chyba trochę lepsze według mnie podejście. Mamy dalej oczywiście schody, bardziej lepsze przejście, bo jest takie po prostej linii, a nie takie tutaj, że trzeba się cofnąć, to też mi się bardziej podoba. No i tutaj zejście podobnie pod tunelem średnicowym, także tak to by wyglądało z tym projektem, jak widzimy tutaj taka dosyć duża przestrzeń, windy, schody ruchome i również tutaj schody ruchome, zwykłe schody i windę, także taki tutaj byłby ich pomysł. No oczywiście zawsze to jest romantyczny łącznik, ale dobrze, że nad tym prace jednak idą i coś tutaj wychodzi z tego, żeby faktycznie powstało, także no dobre nowiny. Dobrze, lecimy dalej, czyli jakie są zmiany komunikacyjne po tym, że zostało otwarte metro na Bemowie i Woli. Od 2 lipca już zostały wprowadzone takie małe zmiany dla linii 700. 700 już dojeżdżam tylko do stacji metra Bemowo, czyli mamy już pierwsze autobusy kierunek metro Bemowo. Co prawda, domyślam się, że od 2 lipca jak jeżdżą te autobusy, to cały czas mają kierunek Bemowo-Tatusz. Bo jednak przystanki autobusowe i tramwajowe jeszcze tam nie zmieniły nazwy. Ale to w najbliższym czasie będzie się zmieniać. No to nie jest takie proste mimo wszystko, jakby się wydawało. Nadal autobusy tam zakręcają, mają pętlę przy ratuszu, dosyć ładnie zlokalizowaną. Mogę zresztą wam pokazać tutaj na schemacie. 700 tutaj, no tutaj mniej więcej koczują aktualnie, zatrzymują się. No i tutaj dla wysiadających są 3 aż 4 linie autobusowe. To jest już schemat, jakby wyglądało jakby wyglądała cała stacja metra z komunikacją po 2 tygodniach lipca, bo taki już jest pomysł, jak będzie wyglądać komunikacja miejska po otwarciu docelowa metra. No i teraz wam pokażę, opowiem trochę wkrótce. Natomiast jedną rzecz, którą na pewno część z was już zauważyła, mianowicie tutaj jest 167 siekierki sanatorium. No, ciekawe, gdzie to sanatorium jest, bo na pewno to nie chodziło o sanktuarium przecież. No i też zwróćcie uwagę, jak wygląda cały obrys stacji metra.
Zwróćcie uwagę, że każde wejście, poza tymi wejściami, nie wiem czemu w sumie, bo też mają windy, ma swoją własną windę. Więc dosyć na bogato, bym powiedział jednak mimo wszystko. No i tak, dużą zmianą, która mi się tutaj podoba na plus, to jest to, że 149 aż tutaj dojeżdża. Jest, to jest jedna z tych rzeczy, którą proponowałem, a faktycznie mamy dociągnęli. No i 249 na koło, no i 167 również zostawili, no i oczywiście 523. Ale dobrze, zetknijmy sobie na deszcze jeszcze. Bo tutaj przy Ultrikowej, no to nuda. Bo w sumie mało co tutaj ma przejeżdżać, to jest bardziej stacja przejazdowa. Jakie są zmiany? Linia 109 dojeżdża w bardzo smutny sposób do Mini Plater. Nie jedzie na przykład do Rondo ONZ. No cóż, tak wyszło, trzeba się cieszyć, że w ogóle istnieje. Dalej mamy linię 112, nie będzie już 112 Karolin. To też smutna wiadomość, będzie dojeżdżać do Chomiczówki, nawet nie na nowe Bełmowo, jak było oryginalnie, tylko do Chomiczówki. Na Nowe Bełmowo z kolei dojedzie 122, też jest trochę tutaj skrócona. Następnie mamy 129, który będzie jechać tylko do PKP Ursus, tutaj macie dokładną zmianę trasy. 139, to jest właśnie ta linia, która została dociągnięta do Metro Bełmowo i to jest według mnie bardzo dobra nowina, że w ten sposób będzie tutaj dojeżdżać dobre, szybkie, naprawdę połączenie z metrem, zwłaszcza, że tutaj omija tą trasę. Dalej 154. Również ciekawa pętla, Dworzec Wschodni jako pętla autobusowa, ale to już mieliśmy okazję zobaczyć tą pętlę tak w tenże sposób. 155, nowa linia autobusowa połączy Podwrat z Wolą przez Plac Bankowy w czasie konsultacji społecznych. Pasażerowie wnioskowali o taką relację i oczywiście chodziło o to, żeby po prostu 109 dojeżdżała do metra, do drugiej linii metra. No, ZDM to zrozumiał po swojemu, więc będzie taki dojazd. Natomiast co jest ważne, to jest to, że tutaj pętla, to jest nowa pętla, która się pojawiła, Zajezdnia Wola. No, zobaczymy jak będzie faktycznie z użytkowaniem takiej Zajezdni Wola, pętli autobusowej. Chociaż według mnie dosyć ta linia mogłaby trochę inaczej jechać, bo ona tutaj bardzo duplikuje wszelkiego rodzaju linii tramwajowej już w samym centrum, ale to jest swoją drogą. Następnie 167, no, Stare Bełmowo przejeżdża przez Bełmowo, Ulrychów, Księcia Janusza i tutaj zjeżdża na dół, ale taka dosyć dobra linia, jeżeli chodzi o połączenie tutaj do stacji metra. Chociaż według mnie przy Bełmowie mogłaby skręcić, bo nie jest to niezbędne na takim długim ciągu, no, ale to już moja osobista opinia. Dalej 171, dosyć ciekawa trasa, bo jedzie z Górczewskiej, tutaj zawija sami przy obok metra Bełmowo i kończy swoją trasę bezpośrednio przy metro Słodowiec, czyli tam przy Żydowskiego. No dosyć ciekawa i oddychana trasa, długa, pokręcona, ale to jest na linii też tramwajowej. No, dosyć ciekawe podejście bym powiedział. 177. Kolejna trasa, która jest odjechana, czyli z Górczewskiej przez Bełmowo i tutaj jedzie na Ursus Niedźwiadek. To jest według mnie bardzo dobre połączenie do tych właśnie rejonów, bo dzięki temu tutaj będzie dobry i szybki dojazd do metra, jeżeli pociągi by nie działały, co czasami się dzieje. Dalej 178. Mamy takie coś tutaj nowego. Została skrócona z tego co widzę. Na pozostałym odcinku rolę tej linii przejmą autobusy linii 207. Ok. 190. Będzie jechać trochę inaczej, tylko do Księcia Janusza, to jest znanej. No i dalej prosto normalnie. 197. Według mnie się nic nie zmieniło. Czekajcie, trasa została skrócona do cmentarza Polskiego. Na dalszym odcinku to trasa do Ursusa zastąpi ją 716. No faktycznie ta linia jechała dalej. No to trochę szkoda. To trochę faktycznie szkoda. No cóż, z tym nic nie zrobimy. 201, tutaj mamy bardzo ciekawą pętlę przy metro Księcia Janusza. Następnie 207, też z równie odjechaną trasą, bo nie powiecie mi, że ten podjazd do Warszawa Ursus. Następnie odjazd tutaj, żeby ponownie jechać do Warszawa Ursus. Po czym odjazd, później ponownie, żeby jeszcze jechać do Warszawa Ursus. No, linia odjechana. Odjechana. Ale coś takiego wymyślili. Następnie 220 jest jeszcze bardziej pokręcony niż zazwyczaj. 249, no zmieniło trasę. Bardzo ciekawie. Ja bym bardzo wydłużył tę trasę, bo jedzie aż do koła. Nie do końca wiem po co w sumie, bo... No nie wiem. No ale tak to wyciągnęli. Co tutaj jest ważnej rzeczy, no to jest to, że przejeżdża przez aż 3 stacje metra, dojeżdża do tramwajów na kole. Do tramwajów na Bełmowie, co też jest dużo zaletą, bo aktualnie na Górczewski dojeżdżała. No i jedzie Człuchowską, co nie wiem, czy jest dobrą, czy to jest duża zaleta.
Chociaż trzeba pamiętać, że ta linia autobusowa 249 w najbliższym czasie i tak zostanie zlikwidowana, więc nie ma co się do niej przyzwyczajać. Bo jak w Chrzanowie zostanie budowane tutaj metro, no to oczywiście wszystko będzie zlikwidowane. No co? Jedną rzecz mam pytanie do ZTM-u jeszcze. Jak ten autobus będzie mieć pędę na Chrzanowie, bo tam jest przystanek jednokierunkowy. I dosyć tam jest ciasno, bo tam jest dosyć duży ruch też samochodowy. Ten autobus naprawdę będzie musiał mieć krótki pit stop tam, żeby nie korkować. Ale to tak swoją drogą. No i dosyć ciekawa trasa, że aż tak tutaj zabija, sobie, ale dobrze, że dojeżdża do Bemowa. Chociaż no wiadomo, byłoby szybciej tędy, mimo wszystko. Dalej mamy, znaczy swojego nie wiem, czy masz tak Człuchowską, tutaj zawsze dorzucają wszelkiego rodzaju autobusy. Ja wiem, że tu jest dużo osiedli, Jelonki i tak dalej. I dobry, szybki dojazd do metra, ale no bez przesady. Jakby ten autobus ewidentnie pokazuje, że coś tu nie wyszło. 714, 719 i 729 po prostu skróciły swoją trasę do metra Bemowo. A, bo trochę długie, to już gadam o tym. 716 jedzie z cmentarza Wąskiego cały czas, nudno i beznadziejnie. I jedzie tutaj innymi zawiasami, teraz jedzie tędy trochę bardziej na okrągło, nie jedzie kotkującym się tutaj odcinkiem, to jest na plus. Przy okazji będzie obsługiwać tutaj Karolin, na którym aktualnie nic nie ma, ale 112 to już nie będzie dojeżdżać. 719, no i tak jak 729 i 714 tylko do metra Bemowo. Także takie tutaj są zmiany. Idziemy dalej. No i tutaj ciekawostkę wam pokażę. Pewnie was nie było na tym większości mimo wszystko, bo tu było na 25 osób chyba z tego co pamiętam wejście. Czyli na stację metra Politechnika, koło miłośników metra zgodnie z wodą, wycieczkę z zrobotyzowanymi. Jak widzicie, to jest moje nowe zdjęcie przy okazji profilowe. Bardzo ładne ujęcie. Bond, James Bond. Taki tunel jest pod Politechniką. No i tutaj dużo ciekawostek mogliśmy zobaczyć. Całą część techniczną stacji A11, jak i również trochę na centrum byliśmy. No i Grzybki, pole mokotowskie. Dużo ciekawostek. Można było zaobserwować, co tam wszystko się znajduje. Także takie ciekawostki. No, naprawdę polecam, jeżeli możecie wchodzić na tego typu wejścia, bo dużo ciekawego można się dowiedzieć, zobaczyć, popytać też bezpośrednio pracowników metra. No i oczywiście wszelkie zasady zgodnie z BHP. No tutaj na przykład jest ten Grzybek, który się znajduje na środku pola mokotowskiego. Tam mieliśmy również okazję być. Zapraszam serdecznie, ale przechodzimy już dalej, żeby nie przeciągać, czyli PKP zamknęło skrytki bagażowe na trzech dworcach z powodu wojny. Wcześniej z powodu COVID-a, teraz z powodu wojny. Także tymczasowo znowu jest to wszystko pozamykane. Dalej, to jest bardziej ciekawostka przy okazji, która mnie skłoniła mimo wszystko, raczej skłoni, na przejazd pociągiem do Zakopanego, bo strata tymczasowa w Zakopanym zapewni podróże koleją do stolicy Tatr w trakcie prac. Nie będę ukrywać, bardzo mnie to interesuje i w sumie jestem bardzo zainteresowany tym, aby zobaczyć, jak taka stacja tymczasowa wygląda, gdzie jest zlokalizowana. No i w sumie jestem w stanie na to wydać prawie cały bilet z Warszawy do Zakopanego i w jedną i drugą, żeby się przejechać przy okazji na taki jednodniowy wyjazd. Ale to będzie dosyć ciekawie. Także spodziewajcie się tego, że jakoś pod koniec wakacji pewnie z tego również będzie materiał i później w październiku z Zakopanego będzie film. O, najważniejsze. Od 25 czerwca do 31 sierpnia na tymczasowej stacji do dyspozycji pasażerów będą informatorzy mobilni. Dobra. Ale od kiedy do kiedy jest ta stacja? Od 25 czerwca dojedziemy pociągiem do Zakopanego. Okej, no bo tam jeszcze jest modernizacja. Czy my tu mamy coś? No pewnie 31 sierpnia zostanie to zlikwidowane. Więc do tego czasu muszę się tutaj pojawić. No, miejmy nadzieję, że oczywiście cała inwestycja jest w teorii zaplanowana do 23 roku i miejmy nadzieję, że faktycznie tak to będzie wyglądać. Dobrze, idziemy dalej, czyli WKTK, kolejne zmiany, oczywiście chodzi o Grodzisk Mazowiecki. Nie będą dojeżdżać pociągi do Grodziska Mazowieckiego Radońska, tylko do Grodzisku Mazowieckiego Jedanowicie. Kto wie i kto tam był kiedykolwiek lub kto tam mieszka, to wie, że te stacje nie są od siebie jakoś daleko. Bardziej przystanki nawet, znaczy przystanek i stacja. Nie jest to od siebie daleko, oddalony odcinek, co nie zmienia faktu, że jednak trzeba przejść. Będzie komunikacja zastępcza autobusowa na tym odcinku. Naprawdę ten autobus się tam na pewno mocno spędzi. Autobus zrobi więcej trasy niż faktycznie wie piechotą. A tak swoją drogą.
Także takie tutaj zmiany są i w najbliższym po prostu okresie wakacje. Tak to będzie wyglądać. Z dwukratki też przydałoby się w sumie, żebym nagrał jakiś film. Dalej jedziemy. Tramwaj warszawskie pod lupą CBA. W tle zakupy tramwajów Hyundai. No zobaczymy, co z tego wyniknie. No pewnie chodzi o to po prostu, że wygrała nie polska firma. I to jest bardzo niedobra nowina. Na początku czerwca w Polsce było już 19 z 123 wagonów. Okej, no to taka ciekawa rzecz. No i tutaj mamy informację. Poinformowała o tym Warszawska Gazeta Wyborcza. Informację potwierdził nam Maciej Dudkiewicz, czyli rzecznik prasowy tramwajów warszawskich. No dobrze, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście aktualnie bez żadnej odpowiedzi nie informują, o co właściwie chodzi, ale możemy się domyślać, że chodzi jak zawsze, co to ma być, że zostały kupione nie polskie tramwaje, no bo przecież polskie nie były wcale droższe. Dużo. Autobusy wracają na ulicę Świętego Wincentego. Od soboty 25 czerwca autobusy ponownie kursują. Na tej trasie ruch autobusowy zmienił się do linii 112, 120, 126, 145, 156, 160, 212, 240, 256 i 527 i nocnej N11 wróciły na podstawowe trasy, także to jest według mnie dosyć dobra również zmiana, związana oczywiście z budową metra na Brudnie. Dalej tramwaj nie jeżdżą ulicą Annopol od poniedziałku 27 czerwca do 6 lipca. Tramwaje linii 4 kursują na pętli Annopol. Kursowanie składów linii 41 zostało zawieszone i najprawdopodobniej możliwe, że już nigdy nie wróci. Chociaż może jeszcze po wakacjach jakiś miesiąc wróci. Annopol z tramwajami na Brudnie łączy autobusową linię Z4, dosyć śmiesznie i okrasznie jeździ, a 234 została przyciągnięta do budowlanej. Następnie linia 106 na trasie objazdowej do 4 lipca będą omijały tutaj skrzyżowaniem towarowej z Grzybowską. Kolejne zmiany to już jest wakacje. Wakacje z WTP. Teraz patrzę, czy 309 się zmieniło. 319. Okej, okay, no dobra, no to trochę tutaj tych linii się pozmieniało, a w sumie tradycją mniejsza z tym jest to, abym wam powiedział, co się właściwie tutaj w najbliższym czasie zamierza zmienić. Więc linie 130, 192, 195, 196, 206, 207, 302, 304, 320, 323, 332, 339, 340, 365, 379, 809, 815, E2, 188, 205, 25, 266, 411, 163, 188, 269, 153, 163, 164, 181, 201, E24, 114, 120, 142, 164, 201, 211, 522, 121, 154, 159, 228, 401, 411. Oraz również wakacyjny rozkład jazdy będzie wprowadzony dla linii autobusowych 104, 105, 106, 109, 110, 117, 119, 120, 125, 132, 140, 141, 146, 147, 150, 160, 162, 170, 171, 172, 173, 178, 182, 186, 188, 193 od 2 lipca, 194, 197, 204, 208, 209, 210, 212, 221, 250, 263, 319, 333, 338, 402, 502, 509, 511, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 525, 527, 704, 710, 712, 713, 716, 717, 723, 724, 731, 735, 736, 750, jak i również 850, E1, E2, E1, E9, L18, L27, L40. 3 i L46. Dodatkowo tramwaje będą podjeżdżały na przystanki ze zmienioną częstotliwością w godzinach szczytu co 5 minut lub co 10, poza nimi 7,5 lub co 15 minut, bardzo rzadko. Pociągi metra w dni poprzednie rano i po południu będą kursowały na linii pierwszy co 2 minuty i 50 sekund, a na drugi co 3 minuty i 30 sekund.
Dla pociągów SKM będzie obowiązywał nowy do skład jazdy, wprowadzony 12 czerwca. Dobrze, już kończymy informację od WTP, bo długo się ciągnie. Mieszkańcy Karczewa i Otwocka czy Józefowa, którzy jeździli minibusem do Warszawy, mogą mieć problem z dotarciem do Warszawy, ponieważ minibus przestał kursować. To jest informacja z 30 czerwca i faktycznie tutaj już zamiast tej linii została udokumentowana linia autobusowa L51, o tym już mówili nawet jakiś czas temu, i będzie dojeżdżać na mniej więcej takiej samej trasie jak wcześniej, z tym, że tylko do stacji kolejowej w Otwocku. No, dosyć duża zmiana dla osób, które tam faktycznie przez 3 dekady dojeżdżały poprzednią komunikacją. Dalej, POP na stacji metra Bemowo jest już czynny. Dodam, tutaj się z nimi nie zgodzę, że od 30 czerwca, bo 30 czerwca tam byłem, widziałem i nie było otwarte, ale możliwe, że już bezpośrednio od 1 lipca zostało to wszystko uruchomione od 8 do 18, od wtorku do piątku, a w poniedziałki od 7 do 18 nawet, także takie bariery na Bemowie, punkt obsługi pasażera już jest. Następne informacje to WLT, zabytkowe tramwaje linii wyjechały na linię T, na torach oczywiście już tetka kursuje. Standardowo plac Narutowicza, plac Narutowicza, ale nie spodziewajmy się, że długo tak będzie jeździć. W sensie do placu Narutowicza. Z tym, że tym razem jeździ na Czynszową, także w sumie może nawet skorzystam z tej linii autobusowej. Dalej możemy zobaczyć jeszcze parę newsów, jeszcze trochę zostało. Mianowicie aktualności z placu Pięciu Rogów. Jak będzie wyglądał docelowo ruch w rejonie placu Pięciu Rogów? No, jeżeli ktoś ogląda filmy moje z placu Pięciu Rogów, co serdecznie polecam, no to możecie się dowiedzieć się, że będzie całkowicie zamknięty ten plac dla ruchu samochodów niemieszkańców. Autobusy przyjadą, taksówki chyba również, ale mieszkańcy tylko będą mogli przyjeżdżać przez ten plac, reszta będzie musiała jechać na okrągło. Dalej, jeszcze od placu Pięciu Rogów tak dużo, tutaj o historii również tutaj jest, jak powstał projekt i tak dalej, tutaj już odsyłam bezpośrednio do strony placu Pięciu Rogów. Czemu tak dużo zaczęło teraz tutaj być mówione o placu Pięciu Rogów, jak on się tutaj zmieni? Nie jest to oczywiście powiązane z tym, iż prace przy Pięciu Rogów się kończą i w najbliższym czasie, konkretnie we wtorek, będzie konferencja z okazji jego prawie otwarcia i zakończenia tam prac. Dalej, nielegalne reklamy, bilans maja, już mamy lipiec. 136 ulic skontrolowały w maju nasze służby pod kątem umieszczenia reklam, efektem usunięcia 36 reklam, które znajdowały się w pasie drogowym bez stosownego zezwolenia. Zobaczcie na ten karygodny słupek, jak on mógł być tutaj przy lotnisku Chopina ustawiony. Na szczęście, jak widzicie, ZDM wyplemił to miejsce, nawet teraz zapalił, po prostu spalił trochę miejsce, bo widzimy, że tutaj trawa jest w miejscu spalona. Także takie tutaj informacje od ZDM-u. Idziemy dalej, a mianowicie Veturida 23-28 ma został podpisana. I to chyba mamy rzecz pod nami, bo to wygląda jak jakaś ładna, duża konferencja prasowa, a mnie tam nie było. Jakby trochę mi szkoda. Chociaż widzimy tutaj też przy okazji nowy system rowerowy. Jak widzicie, rowery się tutaj zamykają w tym miejscu, nie będzie daleko takich stacji. No dosyć mocno system się zmieni. Mamy tutaj dwa pierwsze tego typu rowery. Naprawdę szkoda, że nie miałem okazji być na tej konferencji i w sumie jakoś mi bardzo minęła tak po boku. Zaraz, zobaczmy, może jakieś tutaj zdjęcia będą trochę więcej. Okej, okay, to jest chyba ten elektryczny, tak. Jest obejma, zamykana właśnie w ten sposób teraz to będzie. No, rowery ogólnie wyglądają dosyć podobnie, poza tym, że ten elektryczny jest taki bardziej masywny. Okej, okay, tam sobie klika coś. No dobra, no trochę się zmieniło. Taki bardziej opływowy. I ta reklama nie jest ta żeby, tylko jest naklejką. Nie wiem, czy to jako zleta. No ale... Znaczy na pewno nie będą tak łatwo odklejane, jak teraz jest sytuacja. No, a to faktycznie jakaś taka mała konferencja. To będzie wyglądać jak dla mieszkańców. No, no mniejsza z tym. Faktycznie coś tam musiało się odbyć. Dobrze, już kończymy to mniejsza z tym, bo jest strasznie długie. ZDM zmodernizuje oświetlenie na ulicach w całej Warszawie, czyli ZDM LEDuje. Również na drogach gminnych. To jest oczywiście program ZDM-owy, który jest cały czas realizowany. Również sygnalizacje świetne będą zmienione. W 13 już miejscach są chętni na tego typu prace, aby sygnalizacje świetne się pojawiły. W tych miejscach, które teraz pokazuję, jest to planowane, aby się pojawiła sygnalizacja świetna, gdzie po prostu według ZDM tego typu rzeczy są niezbędne, aby bezpieczeństwo było utrzymane. Czyżby to było miasteczko Wilanów? Tak, to jest miasteczko Wilanów i podtrzymuje faktycznie.
No nie wiem, czy aż na tym całym lądzie jest niezmienna sygnalizacja świetna, ale w sumie, no tam są niezłe korki. Więc jakby jest sygnalizacja świetna, na plus będą jeszcze większe korki. Tutaj jest, są światła. Skrzyżowanie, budowa naziemnego przejścia dla pieszych przez Ossolineum najprawdopodobniej po stronie zachodniej. No na pewno więcej przejść dla pieszych jest na plus. Tutaj oczywiście światła. No trochę tych zdjęć jest. Jest jeden do rzucił. Jeszcze zobaczmy, co my tu mamy. Na Pławskiej. Oj, tak. Jest to ostatnie sygnalizacja świetne bez sygnalizacji świetnej na Pławskiej z niebezpiecznym lewoskrętem. Przyznaję, faktycznie. Po pierwsze, tutaj jest trudny w ogóle wyjazd z tędy, a tutaj światła by się przydały. Tutaj na Tembielińskiej. A, no chyba kojarzę to przejście dla pieszych. Okej, okay. Woronnicza. Jak tu byłem, to się zdziwiłem, że nie ma światła. Bo akurat ta autostrada to jest czasami nie do przejścia dla pieszego. No i tu. Akurat na tym przejściu dla pieszych zawsze przejeżdżam na swoim monocyklu i. Czy jest to niezbędne? A nie, czekajcie, to jest w zupełnie innym miejscu. No, to może być. Ale dobrze, lecimy dalej. Wakacyjna ofensywa remontowa, czyli ZDM będzie prowadził bardzo dużo remontów w najbliższym okresie, więc możecie się spodziewać, że wszędzie będą place budowlane i remonty. Także w najbliższym czasie to będzie się również i działo. I na koniec oczywiście sondaże i podaję jeszcze informacji technicznych. A mianowicie pierwszy sondaż, z jakich inwestycji zrobić live około 15. No i wydaliście, że Wam najbardziej się podoba trzecia linia metra, więc i również dzisiaj jest live w trzeciej linii metra. Zapraszam Was teraz bardzo serdecznie. Link w opisie, jak i również w karcie, możecie zobaczyć tego live'a, gdzie pokażę Wam, gdzie będą się znajdować przyszłe stacje metra M3. Zarówno o stacji standardowej, żeby to wszystko pokazać mniej więcej pokrótce, jak i również, żeby to się połączyło w jedną całość ze wszystkimi sześcioma stacjami metra, które są planowane do Gocławia. Będzie to live podzielone na parę przerw, kiedy będę się transportować pomiędzy tymi odcinkami. Serdecznie zapraszam, może to być dosyć ciekawy film, a więcej filmów o trzeciej linii metra już niedługo będzie na kanale. Nie jest to wcale powiązane z tym, żeby mama się zakończyło budowanie, a co nagrywać? Nie, skądże znowu. Dalej, jak podobają Wam się nowe stacje metra na Bemowie i Wójtychowie? Większość z Was stwierdziło, że się podoba. Bardzo. Dalej mamy podobają się. I nie podoba się jest 4% i nie jak się podobają 6%. Bez znaczenia 16% lub nie wiem. Jeszcze był chyba jeden sondaż. Tak, bo trochę tych sondaży było w ostatnim czasie. O, proszę bardzo, co zrobić z okazji 5000 subskrypcji? Ale to nie był jako sondaż. Najwięcej z Was stwierdziło, że chciałby maraton live'ów z różnych inwestycji. I to właśnie się jeszcze dzieje. Dziś jest ostatni tego typu dzień i będziemy właśnie przy trzeciej linii metra. Dobrze, to byłoby na tyle z tego materiału. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Czy coś organizacyjnego w najbliższym czasie? Mniejsza z tym wróciło, będzie raczej normalnie w tygodniu. A jest jedna ważna rzecz, o której możecie nie wiedzieć. Po pierwsze, dzisiaj jestem w klasycznych swoich spodenkach. Nie wiem, czy to akurat jakkolwiek widać. Osoby, które pamiętają mnie z konferencji klasowej przy nowych Hyundaiach, to wiedzą, o co chodzi. Natomiast dziś, a konkretnie tydzień temu i 2 dni temu, no mniej więcej 9 dni temu i 2 lata temu. Była premiera pierwszego, mniejsza z tym, jeszcze nie pod tą nazwą i zupełnie taki film, oczywiście testowy. To ciekawe, nagrywany z Zakopanego, jak pamiętam. Właśnie to był film wyjazdowy i z tego co pamiętam, przez całe wakacje chyba ani razu nie nagrałem, mniejsza z tym, bezpośrednio z Warszawy. Co było bardzo ciekawe, znaczy bezpośrednio z domu. I przez pierwszy rok, ponad rok, było bez mojej twarzy, bez takiej formy. No, długo tak to wyglądało, trochę się zmieniło. Ale o tym, jak zmieniało się mniejsza z tym na przestrzeni czasu, jak i również jakie były, zmieniało się to też przecież w czasie, będzie jeszcze specjalny film. Nie wiem, czy w tygodniu, czy za tydzień mniejsza z tym, lub jako specjalny film, ale coś jeszcze pewnie wam pokażę, żebyście mogli zobaczyć, jak to wyglądało 2 lata temu. Słonego myślałem, że minął rok, a to już 2 lata. Także dziękuję wam bardzo za to, że oglądacie. Pierwsze filmy były oglądane przez garstkę z was. Teraz w tysiącach wyświetleń jest to już liczone, zazwyczaj około 1000 lub nawet 2000, mniejsza z tym,
Dobija także to jest duża różnica w porównaniu z tym, jak to było na początku, kiedy pierwsze filmy z mniejsza z tym oglądało maksymalnie około 100 osób i to naprawdę byłby już rekord w porównaniu z tym, co było wcześniej na kanale. Także dziękuję bardzo za to, że tutaj jesteście, jak i również za to, że już jest was tutaj ponad 5100 osób, a dosyć szybko to się zmienia. I co dużo nie mówić, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Mogę już teraz powiedzieć to wam, że mniej więcej w połowie wakacji, czyli na przełomie lipca i sierpnia, będą dosyć duże i większe zmiany na kanale, powiązane z tym, że po pierwsze przyjdzie większa wypłata z YouTube'a, a po drugie trochę się zmieni, jeżeli chodzi o formę wizualną. Ale więcej w najbliższym czasie. Do zobaczenia. Cześć!